Starosta powiatu kościańskiego Bernard Turski zorganizował konferencję prasową na temat Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. Placówka funkcjonuje w zabytkowym zespole pałacowym, który przed wojną należał do rodziny Żółtowskich. Poprzedni właściciele czynią starania mające na celu odzyskanie majątku znacjonalizowanego dekretem PKWN. 23 maja 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok nakazujący zwrot poprzednim właścicielom zespołu pałacowo-parkowego w Jarogniewicach. Jak poinformował mecenas Maciej Matuszewski, w tej sprawie przysługuje powiatowi kościańskiemu prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powiat kościański stoi na stanowisku, że zgodnie z zapisem w księgach wieczystych to on jest właścicielem kompleksu w Jarogniewicach i taką skargę złoży. Starosta Bernard Turski poinformował, że poprzedni właściciele zaproponowali powiatowi kościańskiemu wykup lub dzierżawę obiektów w Jarogniewicach bez podania jakichkolwiek sum. Powiat miałby też wskazać trzech rzeczoznawców w celu wyceny majątku. W Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach przebywa obecnie 65 osób, ludzi niewidzących, niedowidzących, niepełnosprawnych. W placówce pracują 52 osoby. Dyrektor DPS-u Zbigniew Gordziej wdraża plan ograniczenia kosztów funkcjonowania placówki. Na jedną osobę miesięcznie potrzeba 3800 zł. To ważne, bo jak powiedział starosta Bernard Turski, powiat dopłaca do placówki ponad 1 000 000 zł, a wniosek o refundację z Urzędu Wojewódzkiego został odrzucony. Starosta podkreślił, że działania oszczędnościowe w żaden sposób nie wpłyną na jakość usług i poziom życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Relacja z konferencji tuż po Teleobserwatorze. Materiał będzie dostępny także na stronie telewizjaleszno.pl w zakładce Powiat Kościański.